Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Ja za chwilę wychodzę. Muszę dzisiaj pojechać do urzędu, odebrać dowód rejestracyjny, bo był wymieniany. Mam nadzieję, że to pójdzie szybko i sprawnie. Muszę jeszcze podejść zobaczyć kilka rzeczy, więc chyba wcześniej zrobię sobie taki mały spacerek, a potem zamówię stamtąd Bolta i pojadę już do tego urzędu. Więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie szybko i sprawnie i wrócę zaraz do domu. Wróciłam, dowód rejestracyjny odebrany. Najpierw weszłam jeszcze do galerii, bo chciałam wejść do Pepco, do Iska, jeszcze na stoisko Neonail, jeszcze Empik po drodze, więc najpierw poszłam tam, potem pojechałam do urzędu. Ale na stoisku Neonail udało mi się kupić dwa piękne kolory, z czego jeden jest oczywiście zielony. Jest to kolor Oh Hey There. I do tego wzięłam jeszcze z nowej kolekcji Team Peach, czyli taki pomarańczowy. Nie mam nic takiego, a myślę, że na lato się przyda. I może właśnie teraz sobie zrobię albo jakiegoś miksa, albo któryś z tych kolorów. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. I one były jakby w regularnej cenie, a do tego za złotówkę pani powiedziała, że można sobie wybrać jakiś taki zwykły lakier wegański i mam tutaj kolor Pure Coral i to jest taki zwykły już lakier do paznokci. Nie mam chyba żadnych takich zwykłych lakierów w domu, więc niech będzie, jeden się przyda. Więc tak, jutro będzie robienie paznokci, także może któregoś użyję. Byłam też właśnie w Empiku, bo chciałam zobaczyć książki, a teraz czas zjeść obiad. Mamy zrobionego kurczaka, ugotowany ryż, więc będzie taki kurczak z ryżem, a później jak Kuba wróci, to idziemy na zakupy. W Gdańsku się ogólnie dzisiaj rozpadało. Jest tak szaro, ponuro, ale bardzo duszno i tak parno. Taki klimat deszczowego dnia latem, że wiecie, jest parno, duszno, gorąco, ale jednocześnie pada co jakiś czas i są takie szare chmury. Więc tak, ja zabieram się za obiad. W międzyczasie może już zacznę robić tą listę zakupów, bo właśnie jak Kuba wróci z pracy, to idziemy na zakupy spożywcze, więc powoli tą listę trzeba robić. No i zobaczymy, co tutaj dalej. A dzisiejsze moje popołudnie będzie z YouTube'em, ponieważ mam bardzo dużo filmów do nadrobienia, do obejrzenia. Może też zrobię sobie jakąś maseczkę oczyszczającą do twarzy. Także dzisiaj takie YouTube'owe popołudnie. Watching you was such a thrill.
kolejnego dnia rano był rower, co prawda dzisiaj było rano chłodniej, nie że jakoś bardzo zimno, ale w porównaniu do tego, jak było ostatnio na rowerze, to wtedy było zdecydowanie cieplej, dzisiaj nie było od rana takiego fajnego słoneczka, no i troszeczkę wiało chłodem, więc wróciłam taka zmarznięta, ale było fajnie, znowu 20 km. Później się wykąpałam, zjadłam śniadanie i usiadłam do montażu. Chciałam to skończyć, zanim zabiorę się dzisiaj za coś innego. Za chwilę wychodzę po prezent, ponieważ jutro jedziemy z siostrą do rodziców, do domu rodzinnego. No tak z okazji Dnia Matki, dzień mamy jest w niedzielę, więc jedziemy jutro rano, zostajemy jeszcze właśnie na niedzielę. Więc tak, jeszcze dzisiaj chcę podejść, ostatnio się zastanawiałam, szukałam tej książki, nie było, ale pokazuje mi, że jest. Więc tak, idę zrobić sobie mały spacerek, bo teraz wyszło słońce, no i kupię właśnie dwie książki. Chcę kupić ten rozkoszny, nowa książka, bardzo dużo o tym słyszałam wszędzie, gdzieś mi się to pokazuje. A mama lubi gotować, więc myślę, że coś fajnego tam dla siebie znajdzie i jeszcze pomyślałyśmy, że coś innego, żeby miała do czytania, jakiś kryminał czy coś, więc też znalazłam fajny tytuł. I sama chętnie to przeczytam. Już jedną książkę tej autorki czytałam jesienią, więc myślę, że może być nieźle, opinie ma dobre, także zbieram się, idę i wracam robić te paznokcie w końcu, bo czeka to na mnie jeszcze dzisiaj. Ale wiecie, chciałam wszystko załatwić, wszystko zrobić, zmontować i dopiero sobie usiąść i już wiedzieć, że wiecie, mogę sobie siedzieć i dłubać przy tych paznokciach. Idę, szybki spacerek, wracam i siadam do robienia paznokci. No dobrze, słuchajcie, wróciłam. Jest nowe, rozkoszne polskie przepisy, które ekscytują. Bardzo ładnie wydana książka, piękne zdjęcia. I tych przepisów jest tutaj naprawdę sporo. Jakoś mam wrażenie, że ostatnio wszędzie mi się ta książka pokazywała, no ale nie dziwię się, po premierze, wiecie, tak to działa. A tutaj kobieta, która skłamała, Claire Douglas. Ja czytałam właśnie jedną książkę i mi się podobała. I tutaj mamy chyba właśnie jej najnowszą. W końcu ma swój dom, jednak ktoś chce ujawnić prawdę. Mrożąca krew w żyłach. Emilia Ward to zwyczajna kobieta mieszkająca w podmiejskiej części Londynu. Rozpoczyna pracę nad 10. częścią serii. Dzieje się coś niepokojącego, doświadcza incydentu żywcem wyjętego z jednej z jej książek. W pierwszej chwili uznaje, że to zbieg okoliczności, potem dzieje się to znowu i jeszcze raz. Wszystko się zmienia, gdy ktoś z jej otoczenia umiera w taki sam sposób, jak ofiara w książce, którą właśnie pisze. Bardzo mnie to zainteresowało, więc chętnie sobie sama pobiorę na Legimi. O, ja czytałam Dziewczyny, które zaginęły. Jeszcze mam na liście paras pod numeru 9, także ja sobie już dodałam do półki na Legimi. Dla mamy wersja papierowa. No i tutaj przepisy. Jeszcze mamy coś słodkiego, także wiecie, cały zestaw. No dobra, mam tutaj mój cały zestaw, cały mój kuferek hybrydowy, że tak powiem. Tutaj nowości, a ja się jeszcze przebieram w jakieś krótkie spodenki, bluzkę na ramionczka, bo się mega zgrzałam na tym spacerze. A też jak siedzę i robię te paznokcie, to lubię, żeby było mi po prostu wygodnie, więc ja się przebieram. Zrobię sobie jakąś kawę, włączę sobie YouTube'a albo jakiś film i działam. Powiem Wam, że bardzo lubię ten moment w miesiącu, kiedy siadam i robię sobie paznokcie. Staram się, jakby wiecie, zawsze jakoś to wykorzystać, właśnie coś sobie włączyć w tle, czy fragment jakiegoś audiobooka, czy jakiś podcast, czy może jakiś właśnie film YouTube'a, cokolwiek. Ale sprawia mi ogromną przyjemność nawet ściąganie tych paznokci, od kiedy mam frezarkę, wcześniej tego nie lubiłam. Potem gdzieś tam wybieranie, jaki kolor, bardzo lubię w ogóle te bazy z Neo Nail. Tutaj akurat jest baza Glitter Effect Pink Sparkle, ale bardzo mi się podoba, teraz mam chyba tą jaśniejszą, tak, teraz mam chyba tą na tych kwiatkach, to jest Cover Base Protein w kolorze Nude Rose, bardzo fajne są właśnie te bazy, ładnie wyglądają, ale dzisiaj chyba jakiś kolorek, no zobaczymy, w każdym razie biorę się do roboty, mam tutaj moje kolorki, moje swatche. Muszę dorobić te dwa nowe, więc od razu sobie wyjmę stąd i pomaluję, żeby mieć, wiecie, zaktualizowane kolory, żeby o tym nie zapomnieć, bo potem też łatwiej to wybierać, także polecam. Ja sobie tutaj tak opisałam takim markerem i wiem po prostu, jaki to kolor, także robię sobie kawę i działam. Oh,
sobotę od samego rana. Już kawę wypiłam, śniadania niestety nie zdążyłam zjeść, ale za to zdążyłam zrobić wszystko inne, co chciałam. Jestem spakowana i dosłownie za chwilę wychodzę. Jedziemy dzisiaj z siostrą do rodziców, no tak z okazji Dnia Matki, na dzisiaj i na jutro. Jutro jakoś wieczorem wrócimy. Założyłam tą fajną spódnicę, wiele z Was pyta. Ona jest z Zalando, marka Pieces. I właśnie jest bardzo fajna, przewiewna. Widziałam, że mają też inne kolory i wzory. I właśnie z tyłu jest dłuższa, z przodu krótsza, na gumkę, bardzo wygodna. Do tego ten top z Reserve z zeszłego roku. Pamiętam, że dużo osób pisało, że ma słaby skład, w sensie, że poliester, ale w tym się nie pocimy, w sensie tutaj wszystko jest i tak odsłonięte. Ja się w tym czuję trochę jak, wiecie, w stroju kąpielowym. On też jest ze sztucznego materiału, ale i tak macie prawie wszystko odsłonięte, więc się w tym nie grzejecie. Ja się w tym bardzo dobrze czułam całe zeszłe lato. No i do tego właśnie ta spódnica. Wygodnie. Wiecie, gdyby to było z długim rękawem, jakiś sweter, to już dla mnie trochę gorzej, żeby w czymś takim chodzić i się grzać, bo wtedy właśnie to powietrze w ogóle nie przechodzi przez takie ubrania. Ale tutaj w takim topie na lato jak najbardziej jest ok. No i do tego kolczyki z oplotki. Bardzo je lubię, więc stwierdziłam, że dzisiaj też zakładam. No i tutaj prezent spakowany w plecach, bo na jedną noc, no to wiecie, po prostu nie wzięłam inny top i krótkie te spodenki lniane, bieliznę, piżamę i z ubrań to w sumie tyle. Wiadomo, kosmetyczka trochę zajęła miejsca. Jeszcze biorę laptopa, więc też trochę, ale no nie potrzebuję dużo, więc tylko plecak tutaj i moja torebka. Ale zanim pojadę, to chciałam jeszcze z Wami odpakować przesyłkę od Sensumare, bo jest duży boks i jestem bardzo ciekawa, co jest tutaj w środku. Okej, widzę pierniki z Torunia, więc bardzo się cieszę. I to są pierniki od Igi Sarzyńskiej. Widzieliśmy ten ładny sklep, jak byliśmy właśnie w Toruniu. Bardzo ładnie zapakowane. A w środku takie przepiękne pierniki. Chyba zabiorę ze sobą i będzie do kawy dla każdego. Więc pierniczki jak najbardziej kochamy. Pierniki, nie tylko w grudniu, nie tylko na święta. Dobra, szukam jakiejś karteczki, bo czasem jest jakiś list, ale nie widzę. No to zobaczymy, co jest jeszcze tutaj. A tutaj mamy Algo Glow, Glowy Healthy Skin. Nowe produkty, bo jeszcze chyba ich nie widziałam. I mamy tutaj krem pod oczy i krem do twarzy, rozświetlająco-pielęgnacyjny krem pod oczy i wielofunkcyjny krem do twarzy, też rozświetlająco, tutaj wygładzający, więc bardzo jestem ciekawa, uwielbiam testować w ogóle kremy pod oczy. I tutaj jeżeli patrzymy jeszcze na skład, to już widzę, że jest m.in. kofeina, ekstrakt ze śliwki kakadu, ekstrakty owocowe, witamina B. No trzeba się tutaj zagłębić w skład. Odkryj nową linię Algo Glow, poczuj jak Twoja skóra promienieje naturalnym pięknem. A mi na tym zawsze zależy, lubię takie naturalne glow. Innowacyjna kompozycja dwóch peptydów poprawia jędrność skóry i zmniejsza widoczność zmarszczek. Ekstrakt z lukrecji łagodzi i koi, a bogate kompleksy z algi brunatnej, laminaria oraz algi perłowej Sargassum muticum przyczyniają się do wizualnego odmłodzenia skóry. Rozbłyśnij pełną mocą dzięki nowej linii Algo Glow od Sensumare. Bardzo dziękuję za przysyłkę. W ogóle bardzo ładne te opakowania, tak się błyszczą. A tutaj, co my tutaj mamy? Jakiś szampan pewnie. Ja co prawda kontynuuję nie picie alkoholu, bo w styczniu sobie zrobiłam Dry January i przedłużyłam na kolejny czas, nie wiem na jak długo. Tak, tutaj jest z alkoholem, ale najwyżej zostanie, ale pierniczki jak najbardziej chętnie zjem. Thank you.
I wróciłam i zapomniałam zakończyć vloga, ale u rodziców nie udało się za dużo nagrać. No byłyśmy w sumie tylko, wiecie, w sobotę dojechałyśmy po 11, a w niedzielę przed 18 jakoś wyjechałyśmy już w stronę Gdańska. Taki szybki wypad w odwiedziny, więc w sumie siedzieliśmy na tarasie, grillowaliśmy, spędzaliśmy czas razem, jeszcze pojechałyśmy z siostrą odwiedzić babcię, ciocię, więc te w sumie dwa dni bardzo szybko zleciały, ale fajnie było tak, taki szybki wypad zrobić w odwiedziny, także weekend minął bardzo szybko. No i ja właśnie montowałam tego vloga i widzę, że nie ma zakończenia, także przychodzę się z wami pożegnać, więc taki, no może nie taki super krótki, ale nie też jakiś bardzo długi vlog. Już niedługo powinien pojawić się na kanale kolejny film ze zmianami na balkonie, bo trochę zmian w tym sezonie się zadziało. Będzie troszeczkę inaczej wszystko ustawione. Doszło parę nowych elementów, że pomyślałam, że może, nie wiem, jeszcze, że to dorzucę do jakiegoś vloga, czy będzie właśnie osobny film ze zmianami na balkonie. Że jak nie w osobnym filmie, to w jakimś vlogu kolejnym na pewno wam pokażę, jak to wszystko teraz wygląda. Młoda uwielbia teraz przesiadywać tam, więc na początku bardzo niepewnie wchodziła. Chyba wam wstawiłam tutaj takie urywki, jak pierwszy raz ją wypuszczałam na balkon, bo położyliśmy teraz takie jakby panele z IKEA na podłodze, żeby zasłonić ten otwór w ziemi, bo siatkę mamy u góry. Na dole był jeszcze taki całkiem spory otwór i właśnie postanowiliśmy położyć takie panele i to zabezpiecza, że ona tam nie przejdzie na dół do sąsiada, bo mogłaby. Więc wypuściłam ją, jak to już było całe zrobione, bo właśnie w weekend Kuba z tatą tutaj kończył. I teraz może już sobie swobodnie chodzić i wychodzić. I właśnie w niedzielę, jak wróciłam, to ją wypuściłam i była taka niepewna, nie wiedziała, co się dzieje, co to za przestrzeń, wąchała powietrze, że wiecie, że inny zapach, ale w końcu zaczęła wychodzić. Teraz już tylko krzyczy, żeby jej otwierać balkon i żeby mogła sobie właśnie wychodzić. Dajcie znać, czy wasze kociaki też tak kochają wychodzić na balkon. Więc tak, słuchajcie, ja się będę z wami żegnać. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Zostawcie kciuki w górę, jeśli wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach. A my widzimy się już niebawem, także do zobaczenia. Buziaki, pa!